Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na kolejnym treningu. Pierwszym treningu w deszczu. I treningu, który chciałbym, żeby był trochę inny od poprzednich, bo myślę, że będzie on trochę lżejszy. A to za sprawą tego, że dzisiaj nie będziemy wykonywali żadnych ćwiczeń wzmacniających, a kładziemy nacisk na ćwiczenia rozciągające. Także już w rozgrzewce będziemy starali się wykonać ćwiczenia delikatnie, dynamicznie rozciągające. Natomiast w trakcie treningu chciałbym, żebyście wykonali oprócz końcowego rozciągania 3 serie ćwiczeń rozciągających, których przykłady Wam dzisiaj zaprezentuję. Zapraszam. Chciałbym, żebyśmy wykonali dzisiaj 3 serie ćwiczeń rozciągających, które będą się składały z 4 ćwiczeń. Proponuję, aby 2 serie wykonać w czasie części głównej jako przerwa w marszu, a trzecią część zostawcie sobie na zakończenie treningu. Ćwiczenia rozciągające, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili, wyglądają następująco. Pierwsze jest na rozciąganie mięśni ramion, pozostałe już na mięśnie kończyn dolnych. Jeśli chodzi o pierwsze ćwiczenia, skrzyżujcie, stańcie sobie w szerokim rozkroku, kije ustawcie równolegle do siebie pionowo, skrzyżujcie ręce i dociskamy tułowiem tu nisko w dół. Kolana w tym momencie się uginają i wiszę sobie na kijach, dociskając tułowiem ramiona, które staram się ciągnąć jak najmocniej na boki. Dobrze wykonane ćwiczenie powinniście poczuć efektem rozciągania mięśni obręczy barkowej i mięśni, które przyczepione są do łopatek. Tak sobie wytrzymujemy około 20-30 sekund. Głęboko oddychamy i odpoczywamy. Prawdopodobnie po chwili zauważycie, że mięśnie do tej pozycji się przyzwyczajają i będzie można ją nieco rozciąganie nieco zintensyfikować i pogłębić. Jeśli to będziecie wykonywać, starajcie się robić to powoli. Dobrze jest ręce zamienić. Można przechylić się troszeczkę z jednej strony na drugą. Szukajcie w ćwiczeniach rozciągających pozycji, które są dla Was wygodne, nie generują napięcia, a generują jak najlepsze rozciąganie. W drugim ćwiczeniu rozciągającym, które na dzisiaj zaplanowałem, również będziemy krzyżować, ale tym razem już nie ręce, a nogi. Spróbujcie stanąć sobie w taki sposób, żeby skrzyżować stopy. Tak, skrzyżować kolana, stopy, żeby stały na równo palce przy palcach.
To ćwiczenie robiliśmy też ostatnio z grupą na treningu szóstym, ale zróbmy to sobie dzisiaj. To jest świetne ćwiczenie, które rozciąga nam bardzo dobrze tył uda, pośladki i dolny odcinek kręgosłupa, więc wykonujmy to ćwiczenie sobie jak najczęściej. Więc mamy już ustawione skrzyżnie nogi, stopy na jednej wysokości, powoli opuszczasz się w dół, czując, że tył uda, pośladek i dolny odcinek kręgosłupa zaczyna się rozciągać. Znów w ten sposób wytrzymujemy około 20 sekund. Po pewnym czasie mięśnie zaczną się przyzwyczajać. Zobaczysz, że to ćwiczenie, mięśnie zaczynają się przyzwyczajać. Wtedy można zintensyfikować rozciąganie, skręcając tułów w stronę nogi, która jest z tyłu. Musimy oczywiście zmienić nogi, przekładamy i na drugą stronę wykonujemy to samo. Tułów wisi luźno i swobodnie. Pilnujcie proszę przy ćwiczeniach rozciągających, takich jak skłony, jak to ćwiczenie, aby w momencie najniższego opadu czubek głowy nie był najniższym punktem głowy. Raczej niech to będzie nos, czyli patrzymy do ziemi, a nie wisimy w ten sposób. Tak? Czyli patrzymy w ziemię. Kolejne ćwiczenie wykonujemy znów na każdą stronę osobno, ale teraz niech to będzie skłon do jednej nogi. Można najpierw zrobić, postawić nogę wyprostowaną, płasko stopę na ziemi. Spróbuj po kijach zejść sobie tu, nawet można się na nich wygodnie zawiesić, tak żeby tułów sobie swobodnie wisiał. Rozciąga nam się całe pasmo tylne jednej nogi, druga noga lekko ugięta w kolanie, stabilnie sobie stoimy. Ramiona wyciągamy do przodu i żeby zintensyfikować ćwiczenie, palce przyciągnij jak najmocniej w górę, tak żeby poczuć, że dość mocno rozciąga się łydka i dół podkolanowy. I czwarte ćwiczenie również już dobrze znacie, ponieważ wykonywaliśmy je na pierwszym treningu. Jak wtedy wspominałem, jest ono niezmiernie ważne po to, by rozciągnąć przednią część uda oraz grupę mięśni biodrowo-lędźwiowych, tych, które w życiu codziennym w pozycji siedzącej są przykurczane. Ćwiczenie wygląda w taki sposób, że sobie schodzimy i jedną nogę dajemy tutaj stabilnie do przodu. Kije nam w tym momencie nie są aż tak potrzebne. Zapieramy się całym ciężarem ciała tutaj na tej jednej nodze na kolanie i staramy się dociskać nogę z tyłu jak najniżej w dół, tak żeby poczuć, że rozciąga się nam przednia część uda w tej górnej partii, wchodząc na przednią część bioder. Także tu sobie w ten sposób wisimy. Postarajcie się znaleźć taką pozycję, która będzie dla Was wygodna. Nie będzie generowała walki o równowagę ani napięcia w tej nodze, na której w tym momencie się opieram. Po około 20 sekundach mięśnie się przyzwyczają i będzie można na pewno jeszcze troszeczkę opuścić. Biodro w tym momencie też staramy się wypychać do przodu. Jeśli czujesz się pewnie, można sobie dodać takie elementy jak jeszcze rozciąganie klatki piersiowej. Kombinujcie, szukajcie sobie różnych ustawień. Niech te ćwiczenia rozciągające będą dla nas jak najbardziej kompleksowe. W marszu z kijami bierze bardzo dużo mięśni udział. Mięśnie rozciągające zabierają dużo czasu, więc zawsze sobie szukajmy takich ćwiczeń, które jednocześnie rozciągają nam jak największą grupę mięśni. To tyle, to są te cztery ćwiczenia, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj powtórzyli w trzech seriach. Powodzenia!